SOS, każdy potrzebuje pomocy. Dzisiaj jest Ewangelia o dobrym Samarytaninie. Bardzo znana Ewangelia, wszyscy ją w szkołach przerabiają, na polskim i w ogóle. Dzisiaj mnie dotknęły słowa, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Samarytanin zobaczył tego człowieka obitego, którego wszyscy mijali, przynajmniej kapłan i lewita, albo ksiądz i zakonnik, tak było prościej, przekładając to na dzisiaj. Tak sobie to tłumaczę, interpretuję, nie? Kiedy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Kiedy doszedłem do tych słów dzisiaj, to zobaczyłem siebie, takiego leżącego, nie? Do którego podszedł właśnie Chrystus. Te 12 lat temu, czy 13, widział mnie pobitego, leżącego, w depresji, takiego chama, prostaka, z podbloku, z joincikiem i z piwkiem, takiego typowego egoisty, wszystko dla mnie. Bo ja już miałem dosyć wszystkiego, nie? I tego wciąż pytania, o co w tym świecie tak naprawdę chodzi? I Jezus wzruszył się głęboko, podszedł do mnie i opatrzył moje rany. Także mogę dzisiaj być szczęśliwy, nie? Wiedziałem, że jest to czytanie o mnie, byłem bardzo wdzięczny. Ale zobaczyłem siebie, że jestem tym kapłanem, tym lewitą, który mija tego pobitego, bo mój pobity mieszka piętro niżej. Ma 80 lat, ma na imię Barbara i była lekarzem. Natomiast dziś leży na łóżku i oczekuje komunii, którą ja mógłbym zanieść. I miałem taki pomysł, nie, żeby właśnie tego nie zrobić, żeby po prostu pojechać sobie na ten dzień wakacyjny i mieć to z głowy, takie przeświadczenie, nie, że ja też mi coś z tego życia należy. Ja muszę odpocząć, nie? Ja nie muszę tam iść. Ale kiedy przeczytałem tę Ewangelię, to zrozumiałem, że jest ona o mnie, że to ja nie chcę po prostu, żeby ten Samarytanin dobry przyszedł, żeby Chrystus przyszedł, dając swoje wino, czyli Eucharystię, przyszedł z komunią, nie? Kiedy poszedłem do kościoła, wziąłem komunię i zaniosłem do Pani Basi. I rzeczywiście dzisiaj bardzo się źle czuła i oczekiwała Boga. Mówi, przyniesiesz mi Boga. I kiedy przyjmowała tą komunię, to po prostu jest coś niesamowitego, że ja się uczę od niej, jak przyjmować Chrystusa, bo kiedy przyjmuję ciało, to daje zawsze, mówi, Pan mój i Bóg mój. Amen. I to jest wszystko takie we łzach, nie? Że w tamtym roku na Woodstocku, jak byliśmy z moją żoną, spotkaliśmy Dagmarę z Cedynii i Dagmara, chodząc po Woodstockowiczach jako ewangelizatorka, miała taki sposób, że brała miskę z wodą, kawałek szmatki i ręcznika i myła stopy Woodstockowiczom. Miała na kartkę, mogę ci umyć stopy. I wtedy, kiedy oni się zgadzali, ona głosiła im Ewangelię. Pytali się zazwyczaj, dlaczego to robisz. A pewnego razu, to jest Samarytanin, pewnego razu wsiadł człowiek, ona mu umyła stopy i on się jej w końcu zapytał, a teraz ja mogę ci umyć stopy? I ona pozwoliła sobie umyć nogi. I ona się zapytała, dlaczego to zrobiłeś? A on mówi, bo ja kiedyś byłem księdzem. Zrzuciłem sutannę. Dobry Samarytanin. Świat potrzebuje. Świat potrzebuje, ma głęboką potrzebę samarytańskiego zachowania, przeżywania życia. Jest to głęboka odpowiedź na pragnienie serca. Akcje typu szlachetna paczka i wszystko, nie? Człowiek chce tego. Panie Jezu, nawróć mnie, bo widzę, że chcę uciekać z placu broni, że ten Samarytanin nie chce we mnie żyć. Bądź błogosławiony i zmiłuj się nade mną. I poślij swoich Samarytan, SOS, na świat.
mogli się pukać w głowie i mówić sobie: Jezu, cóż ty to mówisz? Cóż to ma znaczyć?